Witam Państwa w studenckim studiu miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Dziś w roli prowadzącej Łucja Darbach-Kopczyńska, a moimi Państwa gośćmi są dziś Asia Wysocka, witam Cię. Cześć. I Patryk Olewiński, witaj. Witam. Zanim przejdziemy do rozmowy o Waszej etiudzie, zapraszam do jej obejrzenia. Moją pasją jest taka działalność artystyczna i dzięki teatrowi mogłam się bardziej otworzyć na ludzi, bo tak naprawdę ja nie byłam wcale taką otwartą i śmiałą dziewczyną, nie, nie, nie. I dzięki teatrowi, kiedy przyszłam pierwszy raz na casting, byłam tak zestresowana, ale się jakoś udało. I potem każda właśnie ta rola, spędzanie właśnie czasu z ludźmi, właśnie z naszym ojcem Dariuszem Drążkiem, który też pomógł wydobyć z siebie pewne dary, talenty, zaowocowało tym, że ta pasja się rozwinęła bardziej. Nawet nie, żeby iść w tą ścieżkę aktorską konkretnie, ale aby właśnie z ludźmi przebywać w bardziej otwarty sposób, móc z nimi tą interakcję przeprowadzić, żeby bardziej się też uśmiechać, być bardziej dla ludzi. I to jest ten owoc tej pasji. I to zaowocowało tym, że człowiek już wie, co chce robić w życiu. Powiem tak, pierwszy raz będę grał na taką skalę. Wcześniej, jak grałem w teatrze szkolnym, w liceum, czy wcześniej nawet w gimnazjum, to nie dochodziło do aż takich, nie było takiego działu strojów, takich makijaży, zmiany fryzur. I jest to coś nowego, ale znajduję też w tym pozytywy fajne, bo można się wczuć w tą postać, którą gramy. I w zasadzie odpowiedzialności za jakieś błędy nie biorę ja, tylko ten, którego gram. Wydaje mi się, że ojciec Dariusz nas, nie wiem też jakim cudem, poznał nas dobrze na castingu, może wcześniej też przez zajęcia. I wydaje mi się, że każdy z nas jest idealnie dopasowany do swojej postaci, każdy się w niej odnalazł. Ja też znalazłem siebie w tym wszystkim i bardzo dobrze się czuję i wiem, co mam robić, jaki mam być. Teatr jest rzecz jasna sztuką. O tyle fajną, o tyle ciekawą, że nie zależy od jednego człowieka, oczywiście jest reżyser, ale bez aktorów byłby, no, czego by nie osiągnął, więc dzięki teatrowi można zyskiwać nowe przyjaźnie, polepszać stare oraz budować, wcielać się w kogoś zupełnie nowego, poszerzać swoją wyobraźnię. Uważam, że jest to jeden z najwspanialszych rodzajów sztuki. Ja tym razem nie gram. Jestem natomiast, można powiedzieć, kostiumografem i charakteryzatorem. Ekipa jest naprawdę fajna i jak zwykle teatr bardzo się rozwija. Nowe, że tak powiem, pokolenia, nowe osoby przychodzą, więc oby tutaj dbali dalej o ten nasz teatr. Ja normalnie jestem mężczyzną, tylko teraz się tak przebrałem. Do celów sztuki. Czy rozmiar odpowiada? Troszeczkę jestem tutaj opięta. A gdybyś był kobietą, to chciałbyś nosić takiego typu sukienki. Magda mnie zobaczyła. Nie, ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Powiem w skrócie. Ojciec jak mnie zobaczył, powiedział, że wyglądam beznadziejnie i śmiał się przez 10 minut. Ja nie musiałem grać. Ja wyszedłem na scenę i stałem tak. Myślę, żebym życzyła mu teraz roli takiej głównej, bo zawsze grał takie role jakieś poboczne, a teraz życzyłabym mu, żeby zagrał jakąś wiodącą rolę. Wiem, że dzisiaj ma tremę i życzę mu, żeby jak najlepiej zagrał, żeby już był pewny tej swojej roli i jakiegoś tam nowej oczekiwał już z większą pewnością. Gwałtu, co się dzieje, to nowa sztuka w wykonaniu Teatru Studenckiego Dobry Wieczór,
Komedia pióra hrabiego Aleksandra Fredry, napisana w roku 1826. Kobiety zdominowały mężczyzn i przejmują pełnię władzy. Ustanawiają sądy, które najpierw skazują, a dopiero później doszukują się winy. Podporządkowani mężczyźni chodzą w spódnicach i może zrobiliby przewrót, ale im brak odwagi. W dodatku muszą mieć się na baczności, bo wszędzie węszy Filip Grzegotka, któremu wszystko jedno, czy jest kobietą, czy mężczyzną, byle miał korzyści i choćby otarł się o spódnicę władzy. Nie wszyscy jednak są zwolennikami nowego, wspaniałego świata. Coś się musi wydarzyć. A co? Zobaczą państwo sami. 20 groszy. Trudno będzie to na tabaczkę urwać. Oj, czasu, czasu. O, dzień dobry, braciszku Tobiasiu. Dobry dzień, bracik Kasprz. Lud, nie umiem. Lud, nie będę. Pan, muszę robić. Bardzo ta rola mi przypadła do gustu. Bo miał być to chłopiec zniewieściały, aczkolwiek dość inteligentny, a okazało się, że będę i zniewieściołem, i mało inteligentnym. Nic nie pomoże, gdzie dwa rąbią, tam trzaski lecą! Byle tylko nie był ciaśko! A pod Lwowem nie tak było! A przecież żyw! Nadto jesteś odważny, ale zmiłuj się, powiarkuj! Nie gram kobiety, ja gram faceta, tylko że on jest zniewieściały, strasznie, ale to strasznie niezwieściały, ale nie, w sumie to, no, gram plotkarę, plotkarza, który jest ubrany, jestem facetem, który plotkuje i trzyma się z kobietami i jest przeciwko facetom. Pany Grzegotka! Dobry dzień! Jestem bardzo podekscytowana, no ale też duża radość mi towarzyszy z tego, że udało nam się dopiąć prób i że możemy wystawić spektakl i pokazać coś pięknego. Prawda, mości Grzegotko? Teatr to zdecydowanie moja pasja, kocham tych ludzi, z którymi mogę pracować, kocham sztukę i to, że mogę wcielać się w inne postacie, a praca z naszym reżyserem też jest naprawdę cudowna. Szczęść Boże! Wiwat Państwo Młodzi! Wiwat! Ja myślę, że powinni się dalej rozwijać i powinni właśnie nie pozostać, myślę, na tym jednym spektaklu, tylko dalej chcieć się angażować, bo no, jest to wielka przygoda i uważam, że naprawdę bardzo można się rozwinąć i takiej też pewności siebie nabyć na tej scenie. No i myślę, że będą to takie niezapomniane po prostu wspomnienia gdzieś tam z tej uczelni. Jak przyjdzie moment, że będziecie mieli wątpliwości, czy pójść jeszcze raz na casting i powiedzieć, że jest się dostępnym, to idźcie, naprawdę idźcie. Te wątpliwości się pojawią na pewno, ale to nic, idźcie, naprawdę idźcie. I zawsze sobie przypominajcie ten dzień premiery, jak jest super i to wam doda skrzydeł. I może poznacie tam swoją żonę, czy kogoś, ale tak. I my, mimo że część znamy, a część nie, to ze wszystkich was jesteśmy bardzo dumni. I was serdecznie pozdrawiamy i naprawdę jesteście bardzo, bardzo zdolni. Obejrzeliśmy właśnie etiudę pod tytułem Fredry od kuchni. Ku mojemu rozczarowaniu początkowemu nie jest to kwestia kulinarna, ale porusza temat równie mi bliski, czyli teatr. I z tym teatrem moje pierwsze pytanie. Skąd bierze się pasja? W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, gdzie odzywa się w nim takie pragnienie z środka, uwewnętrznienie swojej duszy. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, kiedy się decydujemy, że chcemy zostać w przyszłości artystą, chcemy zostać matematykiem lub chcemy pomagać ludziom.
I wydaje mi się, że właśnie pasja to jest takie realizowanie potrzeb naszego środka, naszej duszy. Patryk, a ty co myślisz o pasji? No, pasja to jest coś, co chyba towarzyszy człowiekowi już od najmłodszych lat, kiedy gdzieś myślę rodzice zaczynają odkrywać w dziecku to, jakie jest, czym mniej więcej się interesuje, czym bardziej się woli bawić i od tego gdzieś tam to się kreuje. Na przykład chłopacy biegają za piłką, to może sugerować już, że będą szli w stronę sportu, a czasem to jednak się odwraca, ale to na późniejszym etapie. No i pasja ogólnie jest czymś, co myślę człowieka w pewnym stopniu gdzieś tak pomaga mu wyjść do ludzi i jakoś tak czasami te takie złe emocje wewnętrzne wyrzucić z siebie. I taką pasją właśnie może być też ten teatr, który został tutaj ukazany. Moją jest, bo ja właśnie sam pomysł, o którym pewnie za moment będziemy mówić, ale już trochę wyprzedzę, rozpoczął się po prostu od tego, że sam byłem członkiem teatru Dobry Wieczór i nadal się też czuję tym członkiem, wcześniej jako aktor, teraz jako taki przyjaciel teatru, można powiedzieć. No właśnie, wyprzedzając to pytanie, natomiast zadamy je mimo wszystko. Jaki jest wasz związek z teatrem? Bo z Patrykiem miałam też przyjemność współpracować w Teatrze Dobry Wieczór. Asiu, jak ty trafiłaś do Teatru Dobry Wieczór? Ja powiem szczerze, że ja do niego nie trafiłam, aczkolwiek w momencie, kiedy przyszedł wybór, na które studia mam przyjść, i gdy przeczytałam, że na tej uczelni jest prowadzony teatr, to było taką główną motywacją, że ja do tej uczelni przyszłam. I to jest takie zabawne, że to właśnie to sprawiło, że ja tutaj jestem, a w tym teatrze no nigdy nie grałam, nigdy nie miałam okazji wystąpić, aczkolwiek zżyłam się z tymi ludźmi. Miałam możliwość być na kilku wyjazdach razem z teatrem. I po prostu ja pokochałam tych ludzi. Ja się tam czułam no jak w rodzinie, naprawdę. Tam była atmosfera niesamowita. I mimo, że mi się do tego teatru nie udało dostać, to ci ludzie bardzo dużo mnie nauczyli. No i to taka niezwykła przygoda. I też właśnie tą etiudą chciałam też im za to wszystko podziękować. Wiesz, myślę, że teatr to nie tylko scena i myślę, że jak najbardziej do niego należysz. I każdy członek teatru powiedziałby ci to samo. A jeśli chodzi o właśnie grę na scenie, to jest takie powiedzenie, że człowiek gra na deskach teatru życia. Czy gra na deskach teatru Dobry Wieczór pomaga w odgrywaniu ról w swoim życiu? Samo przejście przez casting już jest jakimś wyzwaniem dla nas, bo ten teatr, trzeba powiedzieć, że stoi naprawdę na wysokim poziomie, bo sam reżyser, ojciec Dariusz Drążek, jest osobą, która potrafi dobrze dobrać rolę. I myślę, że to też jakoś odzwierciedla się poprzez to, jaką jest się osobą w życiu. I właśnie on dobiera tak, żeby było dobrze i zawsze trafia w punkt. I to trzeba podkreślić. I właśnie to się odbija gdzieś tak na te deski teatru. My jesteśmy tam sobą właściwie, tylko tym sobą, którego wyciągnie z nas reżyser. Ja miałem przyjemność zagrać już tam no w sumie trzy role w teatrze Dobry Wieczór i za każdym razem, kiedy dowiedziałem się, kogo będę grał, bardzo mnie to tak dziwiło. Mówię, nie, no to nie jestem ja przecież. Nagle się okazywało, że odkryłem w tym sam siebie, choć ojciec Dariusz zrobił to szybciej ode mnie. To jest niesamowite. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby ojca Dariusza serdecznie pozdrowić z tego studia. Tak, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Za pomoc, ojcu, za pomoc. Ojciec wie, o co chodzi, tak. Jeśli chodzi właśnie o to odkrywanie siebie, to w waszej etiudzie jedna z postaci, nasza koleżanka swoją drogą Marta, mówi o tym, że tutaj teatr pomógł jej w tym, że wyszła tak do ludzi, że stała się bardziej pewna siebie. I tutaj moje pytanie, co daje teatr? Co wam dał albo kontakt z teatrem, albo co dała wam etiuda poświęcona temu teatrowi? To podkreślała nie tylko Marta, o której wspomniałaś, tylko każda osoba, z którą przeprowadzaliśmy wywiad przed czy po, właśnie mówiła o tym, że teatr daje odwagę, daje pewność siebie i też takie zrozumienie drugiego człowieka, ponieważ to jest ogromne przedsięwzięcie. Tam podkreślają, że próby są
trwają bardzo długi czas i to są naprawdę godziny spędzania z innymi ludźmi. I też widać wtedy słabości innych ludzi, bo tam no, ścierają się te charaktery też. I, no i właśnie to jest takie miejsce, które uczy wchodzenia w relacje, uczy akceptowania drugiego człowieka takim, jakim on jest. I właśnie patrzenia, że na początku ktoś sobie z czymś nie radził, a później w dzień premiery no, wyszedł po prostu rewelacyjnie, więc można obserwować też taką ścieżkę tego człowieka na tych próbach, na tych przejściach. I, no i naprawdę ojciec robi taką robotę z tymi ludźmi, że no, jest to naprawdę profesjonalnie wszystko zrobione w tym ostatnim dniu. No i teatr daje dojrzałość na pewno, uczy dojrzałości. Kiedy przyszedłem na pierwszy rok, dostałem się do teatru, miałem małą wprawdzie rolę, ale to, co wyciągnąłem poza nią, czyli właśnie po pierwsze taką wspólnotę gdzieś tam tej rodziny teatralnej, która nauczyła mnie, jak być lepszym człowiekiem, bo byłem po prostu takim no, niedojrzałym chłystkiem trochę, kiedy rozpoczynałem studia. A wielu chłopaków, z którymi później gdzieś współpracowałem, którzy byli już na wyższych oczywiście szczeblach studiów, pokazali mi, jak dojrzalej podchodzić do sprawy i jak też pracować lepiej, żeby była ta współpraca. I dzięki temu w tej rodzinie łatwiej było się też zaaklimatyzować i przez to gdzieś później były tego dobre efekty tylko. I teraz cały czas wspominam i będę wspominał tą ekipę, którą poznałem na samym początku, bo to była ta taka najsilniejsza, która mnie wprowadziła i ją najbardziej wspominam chyba. Jak wygląda teatr od kuchni? Przychodzi publiczność na premierę, to widzi już tą właśnie taką całość, a my chcieliśmy pokazać, że to naprawdę trzeba włożyć wiele trudu, żeby przygotować tak wspaniałe dzieło i też właśnie na etiudzie pokazaliśmy jak wygląda charakteryzacja, stroje, jak przymierzali tam niektórzy aktorzy swoje stroje, jak wygląda przygotowanie makijażu, fryzury. No to jest naprawdę długi, długi czas przygotowań do tego perfekcyjnego dnia, którym jest premiera. Ja wam bardzo dziękuję za etiudę, za to, że przyszliście dzisiaj do programu. Dziękuję. A państwu dziękuję za to, że byli państwo dzisiaj z nami i zapraszam do obejrzenia kolejnej audycji.